Witajcie kochani, jak widzicie bardzo spodobała mi się formuła te nagrywania vlogów i na początku mogliście zobaczyć fragment naszej wycieczki do zagrody żubrów. Ta zagroda jest w pobliżu mojego miejsca zamieszkania, jest w Kopnej Górze, niedaleko Supraśla, niedaleko Białegostoku i niedaleko Sokółki. I to jest, ta zagroda całkiem niedawno została otwarta i zamieszkały w niej żubry. Są na razie 4, w planach jest, że będzie ich 20. I tam mają całkiem sporo to miejsce do życia, ponieważ ten teren ma około 20 hektarów, także będą miały gdzie sobie spacerować żubry. Nie wiem dokładnie, kiedy reszta żubrów dojedzie, a na razie są te 4. Także zachęcam Was, jak będziecie gdzieś w pobliżu Białegostoku, do odwiedzenia tego miejsca. Nie trzeba teraz jeździć do Białowieży, żeby zobaczyć żubry. Mamy swoje tutaj bardzo blisko miejsca zamieszkania. Dodatkową atrakcją jest takie w pobliżu arboretum, też właśnie w Kopnej Górze. I to jest taki ładnie zagospodarowany, ogrodzony las. Są wyznaczone alejki, opisane różne drzewa, krzewy, rośliny, jakie tam występują. Jest też fajny staw, plac zabaw dla dzieci, polanka, można się opalać. Także bardzo atrakcyjne miejsce dla wypoczynku. No a po tym wszystkim można udać się do Supraśla, który jest bardzo bliziutko. Nie wiem, czy znacie Supraś, jeśli nie, to też zapraszam do odwiedzenia. Bardzo takie klimatyczne, małe miasteczko nad rzeką Supraśl. Ciekawe, tam sobie można zjeść obiad i cały dzień można w bardzo przyjemny sposób spędzić. Także na tym kończę tą część wycieczkową i teraz przejdę do tego, co nas najbardziej interesuje, czyli co tam słychać u mnie, jeśli chodzi o robótki i o włóczki. Na początku chciałam Wam pokazać sweterek zrobiony z włóczki, którą pokazywałam w poprzednim odcinku. Jest to włóczka Summer Dream od Yarn Art. Takie cieniowane moteczki. Jeśli nie widzieliście tamtego odcinka, to zapraszam do zobaczenia sobie. I tutaj mam kolor 4309. Moteczek pokazuję dlatego, że mam Wam też do pokazania gotowy sweterek. Sweterek zrobiła moja znajoma, moja stała klientka i dzięki jej uprzejmości mogę Wam teraz pokazać, jak ta włóczka Summer Dream wygląda w dzianinie. Zobaczcie. To jest taki sweterek zrobiony reglanem od góry. Bardzo ładnie układają się te paseczki. Bardzo fajnie też jest ta włóczka farbowana. A w poprzednim odcinku też pokazywałam próbkę, jaką robiłam. Także jak widać, że próbka nie jest w stanie oddać tego, jak się będą układały paseczki w dzianinie, ponieważ to jest taki mały tylko fragmencik. Najbardziej podobne są tutaj rękawy. Też te paseczki są takie mniej wyraźne, a raczej się tak rozmywają. Powiem Wam, że ten sweterek jest bardzo fajny, taki delikatny, mięciutki. Ma taką dość długą linię reglanu tutaj, także jest swobodny. Bardzo mi się podoba. Jeśli chodzi o kolory tej włóczki, to możecie zobaczyć sobie na stronie mojego sklepu internetowego. Jest spory wybór, kilka kolorów, także z pewnością znajdzie każdy coś takiego, co mu się spodoba. I tutaj pani Grażyna, bo tak ma na imię, ta moja znajoma, ona zrobiła ten sweterek, około 300 gramów waży ten sweterek, rękaw ma 3/4. Także jeśli chcecie zrobić z długim rękawem, no to trzeba 400 gramów.
Tutaj producent podaje, że około 500 gramów na sweter w średnim rozmiarze. No ale wiadomo, że rozmiar M może nosić osoba, która jest niskiego wzrostu, a rozmiar M średni taki może nosić także osoba wysoka. Także to od tego też zależy zużycie włóczki. Także tu jest tylko tak orientacyjnie podane, troszkę zawyżone. Jeśli będziecie się decydować na zakup tej włóczki, to musicie zwrócić uwagę na to, że tutaj może być zawyżona ilość tej włóczki. Tak jak mówię, pani Grażyna zużyła około 300 gramów i to jest dość luźny taki sweterek. Na pewno na rozmiar L będzie idealny. Jeśli chodzi o grubość drutów, to pytałam ją i nie pamiętała, czy robiła, tak jak tutaj producent rekomenduje, 3,5 czy na czwórkach. Pierwsza odpowiedź była, że na czwórkach, ale nie była tego pewna. A tutaj jak patrzę, próbkę robiłam na drutach 3,5. No i faktycznie, być może, że ten sweterek był robiony na czwórkach. Także musicie sobie sami spróbować, które druty dla Was będą korzystniejsze. Także bardzo, bardzo Wam polecam tą włóczkę. Przypomnę jeszcze, że w składzie tutaj jest 70% bawełny i 30% wiskozy. Także bardzo fajny skład. Idealny na takie dzianiny właśnie jak teraz, na wiosnę, na lato. Obecnie robię 3 kardigany. Ja to lubię jakieś seryjne produkcje, seryjne dzierganie. Pierwszy to jest taki kardigan, który pokazywałam Wam w poprzednim vlogu, w którym miałam dylemat, jaką włóczkę wybrać, bo stwierdziłam, że koniecznie potrzebny mi jest granatowy kardigan. Także jeśli nie oglądaliście, to zapraszam. No i tam zaczęłam robić, wybrałam włóczkę Milano Yarn Art. I tutaj jest rekomendacja na drutach 4 mm. No i tak ja zaczęłam tamten kardigan, ale coś czułam podczas robienia, że jednak coś jest nie tak z tą grubością drutów. Wydawało mi się, że czwórki to są za grube druty. No i zrobiłam dość spory kawałek tego kardiganu i sprułam. Pomyślałam, że lepiej będzie, jak zrobię na drutach 3,5. I ten kardigan w tej chwili jest na takim etapie. Jest on robiony od plisy, zaczyna się i razem z plisą jest robiony. Tutaj kolor nie jest prawidłowo. Kamera nie pokazuje, ale to jest taki ładny granatowy, jasny granat, nie ciemny, nie taki, że wpada w czarny, tylko ładny, no nie złapie kamera koloru. I to jest kolor 877. No i zdecydowanie lepiej to wygląda na drutach 3,5. Samą tą plisę zaczynałam na drutach 3. Ta długość tej plisy początkowej to jest od tej przedniej linii reglanu z jednej strony do przedniej linii reglanu z drugiej strony. I tę plisę robiłam na drutach 3 mm i później na brzegach tej plisy nabierałam oczka. W komentarzach pytaliście mnie, ile ja oczek przydzieliłam na tył i na rękawy. To tutaj mam zapisane, że na rękawy mam po 18 oczek, na tył 31 i linię reglanu po 2 oczka. Ja po prostu nabierałam te oczka z oczek tych takich brzegowych i ile tych oczek mi wyszło, tyle nabrałam po prostu. I to akurat wszystko mi się zgadza tutaj dalej później w tej konstrukcji, ale robiąc trzeba przymierzać, żeby sprawdzać, czy prawidłowo dodawane są oczka w liniach reglanu. Ja tutaj dodawałam w każdym drugim rzędzie,
Jednocześnie tutaj dodawałam oczka, żeby uformować dekolt taki w serek. I tu na początku chyba kilka rzędów, nie wiem, 4 czy 5, w ogóle nie dodawałam oczek tutaj przy dekolcie. Później dodawałam w każdym czwartym rzędzie. No i tu już teraz jestem na etapie, że kończę już ten dekolt. Już zaraz będę oddzielać tułów od rękawów, czyli rękawy od tułowia. I kilka ostatnich rzędów w każdym drugim rzędzie dodawałam. Także nie wiem, mam nadzieję, że szybko zrobię ten kardigan. Tyle mam pomysłów, planów, no ale niestety wkopałam się trochę w te kardigany i muszę je skończyć. Za chwilę pokażę Wam dwa moje następne, które są w trakcie robienia. Ten granatowy to robię tylko w dzień, jak mam czas. Dlatego też tak trochę słabo idzie, bo jak jest ciemno, to źle się robi takie ciemne kolory, także wolę jak po południu czy wieczorem robić jaśniejszy włóczek. A to jest taki bardziej weekendowy sweter. No jeszcze teraz dłuższe są popołudnia, jak mam czas, to kilka rządków sobie przerobię. Na razie to jest tak pościągane, bo tutaj są druty krótkie, więc te oczka nie są rozciągnięte. Także kolor bardzo mi się podoba i na pewno będę zadowolona z tego kardiganu. Drugi kardigan wyszedł spontanicznie. Jak zaczęłam robić tamten, to moja córka powiedziała, że potrzebowałaby takiego fajnego kardiganu z moherku. No i oczywiście, jak to mama, od razu wzięłam sobie, znalazłam włóczkę i zaczęłam dla niej robić kardigan. To właśnie mi z tyłu oczka uciekły, ale nic, będę musiała je złapać. A może powiem najpierw, jaka to jest włóczka. Mohair Elegant Schachenmayer, kolor 4-0, czwórka na końcu. I to taki jest beż, lekko wpadający w różowy. Taki ciekawy kolor. I tutaj jest 215 metrów w 25 gramach. Ja robię z dwóch nitek, także z dwóch moteczków. Zrobiłam sobie wcześniej próbkę. Bardzo mi się spodobała próbka. Ja jeszcze ją wyprałam i troszkę wyczesałam szczotką do włosów. I taki meszek się wydobył. Także zupełnie, no o wiele lepiej wygląda ta wyprana próbka niż w robótce, bo tutaj takie się wydają krzywe oczka i ta dzianina taka jest z serii takich, których nie lubię, nie podobają mi się, ale wiem, że jak wypiorę, jeszcze troszeczkę można wyczesać, to będę zadowolona z tego, co będę widziała. Całkiem inaczej wyglądają te oczka. Także próbka mi się podoba, to co robię akurat na drutach mniej, no ale dobrze, że chociaż wiem, że po praniu będzie to zupełnie inaczej wyglądało. I ten kardigan robię w ten sam sposób jak tamten granatowy, czyli też od plisy, tak samo nabierałam oczka. Także to jest na takim etapie. Tutaj są druty 3,5. Nie, czy czwórki. Czwórki. Na czwórkach robię z podwójnej nitki. Także zrobiłam tyle. Jestem ciekawa, ile zużyję włóczki. Tak to wygląda. I to jest dla córki. I mam jeszcze jeden dla córki. Za chwileczkę Wam pokażę. I będę prosiła Was o opinię. Mam na sobie ten kardigan, który trochę jest dla mnie problematyczny, jeśli chodzi o rękawy, ale najpierw powiem Wam, z jakiej włóczki robię go. Robię go z włóczki Mohair Trendy od Yarn Art. Bardzo fajna
łuczka z długim włosem, 50% akrylu, 50% moheru ma w składzie i ten kolor to jest 107, przepiękny taki błękicik, bardzo ładny, delikatny, elegancki kolor, w 220 metrów w 100 gramach i ja zużyję na ten kardigan 400 gramów włóczki, może nawet nie całe, bo mi zostało do zrobienia rękaw, resztę rękawa, a jeszcze mam jeden motek, tutaj to co mam zrobione, to zrobiłam z 300 gramów. Sposób robienia taki sam jak tamte dwa, także trzy kardigany tym samym sposobem, ale z różnych włóczek robię. No i tutaj mam problem trochę z rękawami, bo najpierw myślałam, żeby zrobić takie szerokie, no ale po zrobieniu, no nie podoba mi się to, jakoś to nie pasuje mi. Nie wiem też, czy nie jest za krótki rękaw, chociaż obawiam się, że po praniu to może się wyciągnąć. I rozważam teraz dwie opcje. Albo spróć mankiet, tutaj oczka poredukować, żeby ten był taki bardziej bufiasty rękaw. Albo zrobić troszkę węższy rękaw i po prostu zrobić ściągacz i coś takiego, żeby było. Nie wiem. Nie wiem, jak to zrobić. Może mi coś doradzicie, waszym zdaniem. No bo tak raczej chyba nie podoba mi się, tak? Już bardziej bym była za taką bufką. Albo taki prosty, zwykły rękaw. I nie wiem, chyba zanim zacznę robić ten drugi dalej, to po prostu spróję ten ściągacz, zredukuję oczka, tak żeby powstało takie przymarszczenie i zobaczę wtedy, jak to będzie wyglądać i wtedy będę kończyć drugi rękaw. Sweterek jest dość taki długi, do ud, za pośladki sięga. Myślę, że jak jeszcze po praniu, to na pewno się wydłuży, oczka się wyprostują, no ale ten puch jest niesamowity na tej włóczce. Przepiękna jest. Zresztą widzicie tu na ramieniu, jak te włoski stoją. Wspaniała włóczka. Godna polecenia. I fajnie się robi nią. Także takie moje kardigany. Trzy kardigany. No i nie wiem, czy to ten kardigan będzie dla córki, czy zostanie dla mnie. Jak skończę, to ona zadecyduje, czy chce taki sweter. Trochę ją przerażają takie te włosy, ten taki mech, ale on nie za bardzo wychodzi. Robiłam na tych czarnych, miałam czarne leginsy podczas robienia i tak niewiele tych włosków się znajdowało na leginsach. Na pewno będzie bardzo, bardzo ciepły i taki puszysty, przyjemny, przytulny, także no, nawet jeśli by córka wzięła ode mnie ten kardigan, to na pewno zrobię sobie jeszcze jeden, już dla mnie. I też chyba ten kolor, bo przepiękny jest. Bardzo mi się podoba. Także jeśli możecie, to piszcie, co sądzicie o tych rękawach. Waszym zdaniem, jakie byłyby najlepsze, bo pewnie te to nie. Wezmę pod uwagę Wasze komentarze i zobaczę, co Wy na ten temat sądzicie. Mam zaczęto jeszcze jedną robótkę, a są to skarpety. Tych skarpet już narobiłam bardzo dużo i na moim kanale jest wiele tutoriali, także jeśli macie ochotę, to zobaczcie sobie. Jeśli nie robiliście skarpetek, to tym bardziej zobaczcie sobie. Może się zdecydujecie spróbować zrobić razem ze mną swoje pierwsze skarpetki. Ale ja tym razem podjęłam takie wyzwanie dla siebie. Od dłuższego czasu chciałam zrobić takie skarpetki.
ale jakoś tak wydawało mi się, że nie wiem, jakieś trudne mi się to wydawało i odkładałam ciągle. No ale w końcu sobie pomyślałam, że no, mimo że wydaje się, że trudne, jak zacznę, to się może okazać, że nie będzie wcale takie trudne i będę w stanie zrobić swoje pierwsze skarpetki żakardowe. No i oczywiście tu widzicie, to jest pierwsza wersja, która się niezbyt udała, chociaż na pierwszy rzut oka wydaje się, że wszystko jest ok. A to jest druga wersja i ta jest, można powiedzieć, wersją udaną. Różnią się także rozmieszczenie wzoru, w sensie ułożenia listków. Te z prawej ręki są ułożone tak czubeczkiem w dół, a te w górę. No i po zrobieniu tej pierwszej próbki, no wszystko wydaje się dobrze, ale skarpety są tak tutaj, o, to jest takie nierozciągliwe po prostu. Na moją stopę nie wejdą te skarpety, ta skarpeta nie wejdzie na moją stopę. To dlatego, że zapomniałam, że żakard dobrze jest robić grubszymi drutami niż zwykle robi się skarpetki. Czyli tutaj ściągacz robiłam drutami 2,5 i dalej przeszłam do robienia żakardu też tymi drutami 2,5. A że ja bardzo zaciskam oczka, szczególnie w takich małych obwodach, więc wyszło jak wyszło, po prostu nie są elastyczne te skarpetki. No okej, okay, na małą stopę, na małą nogę, na szczupłą nogę pewnie byłyby dobre. Ale nie o to mi chodziło, więc zaczęłam robić te i to już, tutaj już po zrobieniu mankietu przeszłam na druty 3 mm. No i teraz wszystko jest w porządku. Skarpetka wchodzi, cholewka wchodzi mi na nogę. Tutaj jeszcze dodatkowo miałam jakieś pomyłki w żakardzie. Gdzieś tutaj by się znalazły. A tutaj już zrobiłam pięknie. Wszystko się zgadza. Teraz tylko robić dalej. Ale to dopiero jak zrobię te 3 kardigany. Także nie wiem, jak to będzie. W każdym razie na pewno chcę dokończyć te skarpety. Żeby mieć zaliczone swoje pierwsze żakardowe. Bardzo spodobały mi się te listki. Tutaj wykorzystałam ta taka zielonkawa włóczka z żółtymi takimi odcieniami. To jest włóczka, którą ja farbowałam sama. Tak ona wygląda. Takie cieniowanie żółto-zielone. A druga, ta brązowa, to już jest włóczka Boho Nako. Też bardzo fajna włóczka. Można właśnie ją łączyć z tymi włóczkami ręcznie farbowanymi. I te żakardy, wydaje mi się, pięknie właśnie wyglądają w połączeniu właśnie jednokolorowej włóczki z tymi ręcznie farbowanymi albo takimi skarpetkowymi, które mają tam jakieś wzory czy takie cieniowanie. To też bardzo ładnie wygląda w żakardach. Jestem ciekawa, czy ktoś z Was robi żakardowe skarpetki. Zawsze podziwiałam na Instagramie czy na YouTubie, ktoś pokazywał gotowe skarpetki robione żakardem, to takie małe dzieła sztuki. Także jakoś tak chciałam zrobić żakard w skarpetkach, bo robienie żakardu w skarpetkach jest trudniejsze niż robienie w swetrze, w takich większych dzianinach. Tutaj jednak są te. Tutaj jeszcze miałam problem na łączeniu drutów, żeby ładnie tutaj nie było, żeby się nie odznaczało to przejście z żyłki na żyłkę. No nie wiem, czy to mi się udało idealnie, jednak wierzę w to, że trening czyni mistrza, także zrobię pierwsze skarpetki, może nie będą takie idealne, jakbym chciała, ale każde kolejne na pewno będą coraz lepsze i tak jest ze wszystkim. Na początku mniej się nam udają
rzeczy, a później jak nabieramy wprawy, to wszystko nam wychodzi o wiele lepiej, także nie ma się co zrażać z trudnymi początkami. Trzeba to brać jako wyzwanie i nie rezygnować, tylko uczyć się, robić i na pewno po jakimś czasie będziecie widzieć efekty. Wiem to z doświadczenia, obserwuję dużo osób, które niedawno całkiem zaczynały swoją przygodę z drutami, nie rozróżniały oczek przekręconych od nieprzekręconych, a w tej chwili pięknie sobie radzą z dzierganiem, robią równo, robią ładnie, robią skarpetki, chociaż też im się wydawało, że to nie dla nich, tak samo jak mi się wydawało, że żakardowe skarpetki nie są dla mnie, ale nie, naprawdę, trzeba próbować, nie poddawać się, trzeba wierzyć w swoje siły. Człowiek może wszystko, tylko trzeba mieć chęci, zapał i można robić takie cudeńka. No, także nie wiem jeszcze jak dalej będę robiła, bo widziałam, że w tych żakardowych skarpetkach niektórzy na stopie kontynuują po zrobieniu pięty te ażurowe wzory. Niektórzy robią, tak przeplatają w takie pionowe paseczki. Raz jeden paseczek ma jeden kolor, drugi ma drugi kolor i tak naprzemiennie. No nie wiem, może dla łatwiejszej wersji to może tak być, że zrobię te paseczki takie naprzemiennie, żeby się układały te kolory. Jeszcze nie wiem, jaką piętkę tutaj sobie zrobię. Myślę, że taką z klapką. I piętka będzie taka brązowa i paluszki, czubeczek będzie też brązowy. Także trzymajcie kciuki, żeby mi się udało zrobić te skarpetki, żeby jedną zrobić, a potem drugą, żebym nie miała syndromu jednej skarpetki. Obiecałam Wam, że nagram jakiś taki mini tutorial odnośnie tego, jak zrobić taki szalik z bordiurą ażurową i na pewno nagram ten filmik. Ale też chcę nagrać drugi filmik, w którym, nowy tutorial, w którym chcę pokazać, jak zrobić bluzeczkę, taką letnią bluzeczkę o podobnym fasonie jak ta, z takiej nowej włóczki. To jest 100% bawełny. Włóczka się nazywa, ma nazwę trudną do wypowiedzenia, bouquet albo bouquet, nie wiem jak się ją wymawia. W każdym razie po angielsku to jest bukiet, więc to jest włóczka od Yarn Art. Yarn Art już miało Flowers, Rose Garden, a teraz jest bukiet. Więc idą w taką stronę kwiatową. I ta włóczka ma wersję jednokolorową, unicolor, i wersję taką cieniowaną. Podobny styl do Flowers. I do Rose Garden właśnie. Podobnie układają się kolory. I tutaj jeszcze był Flowers Moonlight z taką błyszczącą nitką. Z tym, że tam była mieszanka bawełny z akrylem, a tutaj mamy 100% bawełnę i to jest taka grubsza włóczka. W 250-gramowym motku jest 500 metrów, a te małe jednokolorowe są po 100 gramów i tu jest 200 metrów. Włóczka jest na druty 4 mm. Ja zrobiłam próbkę z tej jednokolorowej drutami 4 mm. Także no w mojej próbce wyszło trochę tak rzadko. Jednak wiem, że gdybym robiła w okrążeniach, to na pewno te czwórki będą dobre, bo ja w okrążeniach bardziej ściśle robię. A jeśli robiłabym sweterek taki zszywany, to na pewno bym wzięła druty 3,5 mm. Bardzo fajna, miękka bawełenka, fajnie się robi, szybko się robi, bo druty czwóreczki, więc fajnie dzianina przybywa. I tutaj chciałam właśnie zrobić sweterek, no, tak, bluzeczkę letnią z tej włóczki, wykorzystując właśnie dwa motki. Tak chciałam Wam pokazać, jak to połączyć, te dwa motki w jeden sweterek, żeby ładnie się wszystko układało. I teraz mam pytanie do Was. Czy chcecie najpierw, żebym zrobiła filmik z tym sweterkiem, z tą bluzeczką letnią,
czy z tym szalikiem, z tą taką ażurową plisą. Także czekam na Waszą decyzję. Zobaczę, ile będzie głosów więcej, na co. To najpierw zrobię ten właśnie filmik. Także czekam na to, na Waszą decyzję i się do niej dostosuję. Mam Wam do pokazania jeszcze nowe kolory takich błyszczących włóczek z takimi metalicznymi drobinkami. Jest to włóczka Shiny. Jeszcze tych kolorów nie ma na stronie, bo to są świeżo ufarbowane. Być może, gdy opublikuję ten film, to już będą. A jeśli nie, no to musicie chwileczkę poczekać, aż ja je wprowadzę na stronę. Te włóczki nadają się na swetry, na skarpety, nawet na ten taki szaliczek, który mam w planie nagrać na tutorial. Także jak najbardziej możecie zrobić z takiej włóczki. Ja swój najmniejszy szaliczek, tak dla przypomnienia powiem, że zrobiłam ze 100 gramów włóczki, a ten tutaj trzeba mieć trochę więcej. Tutaj chyba zużyłam, nie wiem, 150 gramów, coś takiego. I mam jeszcze taką piękną. To jest też ze świeżego ofarbowania. Jeszcze jej nie ma w tym momencie, gdy nagrywam film na stronie. I też ona nadaje się na skarpety, na takie różne chuste, szale. Jest też idealna do łączenia z cienkimi moherkami. Także można zrobić sweterek, chustę, szal, skarpety. Cztery nowe kolory włóczek ręcznie farbowanych. Bardzo się cieszę, że wreszcie nadeszła wiosna. Całą zimę tęskniłam za tym czasem, kiedy ta przyroda zacznie się rozwijać, zacznie się robić zielono. Uwielbiam wiosnę, to jest moja ulubiona pora roku. Może dlatego, że urodziłam się w maju. Uwielbiam kwiecień, maj. To są najpiękniejsze miesiące dla mnie, przynajmniej z całego roku. Kiedy ta przyroda budzi się do życia, wszystko staje się takie piękne, zielone, kwitną kwiaty. Ta zieleń jest taka świeża, soczysta, wspaniała. I uwielbiam siedzieć na podwórku, dziergać i patrzeć na tą zieleń. Tu za mną jest taki żywopłot. Wygląda on może niezbyt fajnie w tej chwili, ale na tych gałązkach właśnie już się pojawiają pierwsze listki i wkrótce ten suchy żywopłot przemieni się w piękny zielony mur. Nie mogę się już tego doczekać. To jest wspaniałe wtedy, jak można cieszyć oczy tą taką piękną, soczystą zielenią. Tutaj kupiłam jakieś tulipany dziwne. Nie wiem, co z tego wyrośnie, ale wyglądają obiecująco. Takie będą wyjątkowe. Jakieś mają pomarszczone listki. Zobaczymy, co z nich wyniknie. A te są przepiękne. Wyglądają jak piwonie. Piwonie są tutaj. W tym roku bardzo wcześnie już widać też zalążki kwiatów. Tutaj mam taką różę, miniaturkę. Kupiłam kiedyś w sklepie, takim supermarkecie. Trzymałam ją trochę w domu. Potem ona umierała, więc postanowiłam ją wsadzić tutaj do ziemi, w ogródku. No i tak się martwiłam, czy ona nie przemarznie przez zimę, ale zrobiła mi taką wspaniałą niespodziankę i nie przemarzła. Także mam nadzieję, że pięknie zakwitnie i będzie cieszyć oczy. Cieszę się, że jej nie wyrzuciłam, tylko że wsadziłam do ziemi. Hoduję też lubczyk. Na zimę daję córce mrozimy.
I przez całą zimę mamy lubczyk do zupy, do rosołu. Lawendy też powoli budzą się do życia. Będą piękne kwiaty i będę suszyła i wkładała do szaf z moimi włóczkami i swetrami wełnianymi, żeby mole mi nie spożyły moich pięknych włóczek i sweterków. Ostatnio moja wnuczka próbowała tutaj znaleźć czterolistną koniczynę, ale niestety poddała się. Zbyt dużo było do szukania, ale kto wie, może kiedyś znajdzie.